nowy rok z Vetudillo 2019. Witam Was tutaj, cześć, cześć wząż. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Awizonosz poza prawem na Vetudillo. Dzisiaj zaczynamy trochę inaczej, ale po staremu mimo wszystko. W nowym roku 2019. Tak, to jest pierwszy odcinek, który naprawdę jest z tego roku nagrany w 2019 roku. Nagrywałem go, jak widzicie, w poniedziałek rano, bo mamy godzinę 7:45, do szkoły sobie podjechałem. Jakoś trzeba było pojechać, póki była ładna pogoda i póki, tak powiedzmy, tak sobie z tą grypą jeszcze miałem i sobie pojechałem. I co najważniejsze, jak ktoś jeszcze nie wie, tak, to jest nowa seria. Nie wiem, wam kilku odcinek. Odcinki liczymy tak samo, jak były liczone w tamtym odcinku, ale seria jest jako sezon drugi, no bo jednak nowy to jest sezon Vetudillo ze mną, więc dużo mówić, to nie może być to samo. Ale oczywiście, odcinki ona się pojawia zazwyczaj co tydzień, nie co dwa w tygodniu. Dlaczego? Ponieważ nie mam zbytnio na razie czasu. Ale później pewnie będzie go więcej, ten będzie w tym tygodniu jeden. Później będę patrzeć, ponieważ na pogodę na razie. Bo na razie jestem trochę rozjechany i trochę nie mam zupełnie w ogóle czasu. Ale spokojnie, jakoś sobie poradzimy. Zaczynamy dzisiaj standardowo od Mad Nation, standardowego utworu Anti-Gravity i tak dalej. Więc dużo mówić, dużo chyba nie muszę mówić, co to za utwór, każdy kojarzył, jak ktokolwiek oglądał kiedykolwiek raz już, chociaż... A widząc, poza prawem, tu w ogóle jakieś dzieci mi zaczęły wchodzić pod ruch, o, ale tam mniejsza z tym. Ważne jest to, że doszły mi takie słuchy, jak jeszcze ostatnie odcinki nagrywałem, a widząc, poza prawem, w tamtym roku, że wy tutaj lubicie to słuchać jako takie na dobranoc, takie na uśpienie czy coś, na obejrzenie, posłuchanie sobie takiej audycji radiowej. No i według mnie to jest bardzo dobry pomysł. Nie musicie zawsze wszystkie opatrzeć, co jest na kanale, bo zazwyczaj nawet wam to komentuję, tak 29 na komentów na godzinę. To jest naprawdę całkiem niezłe, ale czy dojedziemy do 30? No niekoniecznie. Nie, do 30 nie dobiliśmy. Ale i tak jak dojechałem do końca, to chyba byłem zdyszany, bo kondycja mi padła przez 3 miesiące, wiecie, jak ani razu nie jechałeś na rowerze, to trochę mogła ci kondycja paść, ale tak czy siak jest całkiem, nawet całkiem nieźle. Więc to będą takie audycje, będą się później wieczorkiem pojawiać, abyście mogli sobie ich spokojnie posłuchać. Mam nadzieję, że to będzie się wam podobało. Intro póki co jest na razie stare, ale będzie nowo, mam już nawet na nie pomysł. Jak będę mieć czas, chęci i jeszcze jedną osobę, bo potrzebuję jeszcze jednej osoby nagrywania, to na pewno to nagram. Pewnie musi być trochę dalej ciepły do tego jeszcze, więc... Ale spokojnie, będzie się działo, tak. To w końcu jest Awizonosz poza prawem, tak? Dużo ją mówić. No i teraz przechodzimy sobie pięknie do Country Road Radio. Jak się tam nazywał? Poczekaj, bo przed chwilą patrzyłem go i już zapomniałem, ja nie mogę. Tylko takie rzeczy, tylko ja potrafię. To jest chyba Home. A nie, I Want You Back. Dobra. Pamiętam spokojnie. Aż tak źle ze mną nie jest. Uważa za I Want You Back. Oczywiście, standardowo to byłby za odcinek Awizonosza. Nawet Lilla jakby nie dał się zapać na światłach czerwonych. Oczywiście stoimy. Co prawda, tak, powiem szczerze, nie musiałem tutaj skręcać. Mogę pojechać inaczej zigzagiem. Ale stwierdziłem, nie, nadal już pojadę po prostu jak wlezie, żeby nie było problemów. Więc proszę bardzo, mamy prostą trasę. Oczywiście musi być do łazienki, jak zaczynam nagrywać ten odcinek. Nie no, już dajmy do końca. Krótki odcinek, 7 minut i nie wytrzymam. Nie no, bez przesady. Czy moglibyśmy łaskawie ruszyć? No, w końcu zielone światło, dobra. Jedziemy, hulajnodą minęliśmy naprzeciwko, więc nie będę komentować, że mi wyprzedzała, czy ja ją wyprzedziłem. Hulajnogi były przez całą zimę słynnego. Nie wiem jakim cudem. One to są dopiero pancerne. One mają akumulatory koło wszystkie, więc... no comment. Dobra, jedziemy dalej. Proszę bardzo, mamy tutaj prostą, piękną trasę. Aleja wolności, radości, kurdości. Tak.
I tak, mamy tutaj nasze magiczne Country Road Radio. Jeszcze będzie jeden utwór na koniec, krótki. Tam nie będziemy go dużo wykorzystywać, ale będzie, żeby nie było, że nie było. Żeby nie było, że nie było, tak. Moje plańce językowe. Tutaj był taki pan, miły pan, który sprzątał jakieś tam rzeczy. Na pewno taki nie byłby miły, gdyby nie dostał do pensji, ale tak czy siak dostaje fosę i jest bardzo miły. Jak widzicie, Vetrillo jest bardzo, bardzo dużym jeszcze na stacek, ponieważ pogoda nie wszędzie dopisuje. Zresztą stamtąd, gdzie ja zabiegałem, to był jedyny odpad, który miał suche światełko, więc to też o czymś świadczy. No ale tak czy siak, efekty widać jak teraz. Da się przejechać, jedziemy, mam mapkę, może prędkość przeciętna nie jest piękna, dlatego że GPS nie chciał mi się włączyć. Ale przejechaliśmy około 1,5 km w dzisiejszym odcinku, bo jedną stację metra, więc też niezbyt dużo i tutaj jeszcze w bok tak odbiliśmy, trochę tam w bok słonego, więc no. No a tutaj to standardowo nie chciałem się już wjeżdżać na ulicę, bo tam było pełno kałuż, więc sobie pomyślałem, a dobra, se przejadę z tędy, to se będę fajnie. Tak, dokładnie, będzie bardzo fajnie. Słonego drzewa mi wycięli. Nie wiem, czy pamiętacie, nagrywałem jakiś odcinek, jechałem tędy i tutaj teraz jakbyśmy patrzyli, o tutaj, to było drzewo, a teraz nie ma drzewa i po prostu przejeżdżam sobie górą. Pewnie ja wolałem drzewo niż mój przejazd górą, naprawdę. Drzewo nie wiadomo ile lat tutaj stało, a po prostu przyszedł sobie nie wiadomo kto i je wyciął. Elektryczny samochód, autobusie, proszę bardzo, jak pięknie stoi. No i dojeżdżamy do naszej stacji, już powoli, co dużo nie mówić, jeszcze poczekam na ostatni utwór, bo jednak co jak co, ale ostatni utwór musiał być. Mamy City Skylines, Mod Nation, no i oczywiście Secret Agent Clank, co dużo nie mówić. Dobrze, nie będę mówić tego tytułu, bo i tak nic nie chodzi. Więc, dużo mówić. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, możecie zostać pod górę. Jeżeli jesteście nowi, możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i co dużo mówić, do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Nie wiem jaki to będzie odcinek, kiedy, co, jak. Wiem tyle, że kiedyś pewnie będzie. Co dużo mówić. Cześć!